Czy napłynęły jakieś wnioski do protokołu? Nie napłynęły. W związku z powyższym protokoły z sesji 50 i 51 zostają przyjęte. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu pod tytułem zawierające oświadczenie i komunikaty. Korzystając z prawa pierwszeństwa głosu, pragnę odczytać moje oświadczenie. Pragnę Państwa radnych poinformować, że w dniu 9 stycznia 2013 roku zastałem w moim domu pana Leliwę Pruszaka, oczekującego na rozmowę ze mną podczas mojej nieobecności. Oświadczam, że takie postępowanie pana Pruszaka nosi znamiona nękania dla mnie jako przewodniczącego dzielnicy osoby zaufania publicznego. Jest to sytuacja wymagająca zdecydowanego sprzeciwu, ponieważ może być związana z pomówieniem mnie o działania korupcyjne. Równocześnie informuję, że pan Pruszak prowadził wśród moich sąsiadów inwigilację mojej osoby, co stanowi naruszenie moich praw osobistych. Ponieważ zachowanie w moim domu pana Pruszaka było wysoce niestosowne, a wręcz agresywne, stwierdziłem, że nie będziemy dalej rozmawiać i poprosiłem go o opuszczenie domu. W związku z jego wyrażeniami w stosunku do mojej osoby zareagowała moja córka, która wezwała go do wyjścia z domu. Pan Pruszak, wychodząc z mojego domu, stwierdził, że zbytnio ulegam radnej Renacie Grotowskiej, będącej pracownikiem SB. To jest tyle z mojej strony, żebyście Państwo wiedzieli, jaka jest sytuacja. Ja to składam do protokołu. Dziękuję. Proszę bardzo. Komunikaty. Nie w tej sprawie. Proszę oczywiście, chyba że ktoś w tej sprawie. Nie, tak dobrze. To ja też mam pismo, które zwróciłem się do Rady Miasta Krakowa i Dzielnic Krakowa. Sprawa dotyczy tutaj pisma zarządu dzielnicy, które wniosło uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, no niezgodnie z naszą decyzją, ponieważ myśmy tą uchwałę nie podjęli, ona de facto została odrzucona, a zarząd po prostu tą całą niepodjętą uchwałę przesłał jako opinię. No nie wiem, czy to jest i rada, i zarząd, więc jestem dezorientowany. Jest pismo, pisze rada, tu pisze zarząd, więc nie wiem, kto to wnosi. Ja przeczytam. Zwracam się z pytaniem, czy zarząd dzielnicy 9 może wnosić uwagi sprzeczne z decyzją rady. W dniu 03.01.2013 roku na sesji nadzwyczajnej zarząd przygotował projekt uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Borek Fałęcki Pół. Projekt ten w głosowaniu nie został przyjęty przez radę. Mimo to zarząd w dniu 04, czyli na pewien dzień, wystosował pismo do Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa sprzeczne z wolą rady. W piśmie ten zarząd wniósł uwagi takie, jak w odrzuconym projekcie uchwały. To jest sytuacja nienormalna. To tak jak ja bym wynajął, jak ja bym sobie zrobił pełnomocnika i powiedział temu pełnomocnikowi, proszę pana, pan nie może sprzedawać tego budynku czy mojej własności, a pełnomocnik poszedł i sprzedał. Tak to mniej więcej zostało zrobione. No i oczywiście składam to pismo, kopię do wiadomości, a Rada Miasta ewentualnie powie, co dalej w tym temacie będę robił. To wszystko. Tak, dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Pytanie. Proszę bardzo. Czy zgłosi się dzisiaj przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji w ulicy Zdunów? Kontaktowałem się? Nie. To w takim razie ja przekażę, bo miałam interwencję telefoniczną, ale mieli przyjść z jakimś pismem, widać nie zdążyli. Ja dzwoniłem do pani inspektor Zaprzalskiej i poinformowałem ją
o tym, że następuje rozbiórka tego warsztatu przy ulicy. Dostałem informację, jakie są drogi dojazdowe ustalone przez ZIKiT i wyraziłem swoje zdziwienie, że nie jest uwzględniona kwestia budowy kanalizacji w ulicy Zdunów. Usiłowałem się połączyć z prezesem Górą w dniu wczorajszym, dzisiejszym, bądź panią dyrektor Dumą Michalik, no niestety nie było mi dane i poinformowałem inspektorkę ZIKiT o tym, że może nastąpić kolizja interesów. Jak państwo wiecie, ta budowa w przeciągu 3 miesięcy się nie skończy, a pozwolenie na budowę kanalizacji w ulicy Zdunów upływa bodajże 14 czy 17 kwietnia. Zamierzam jutro rozmawiać, bądź spotkać się z panem prezesem Górą, żeby wyjaśnić sytuację. Bardzo prosili właśnie mieszkańcy o interwencję w tej sprawie, bo też są zaniepokojeni. Tam niby jest wpisany 1. do 3 kwartał termin realizacji, ale to się kompletnie rozchodzi. To musi być. Tak, tak. No i tam szereg innych inwestycji. Interwencje, one mają się zwrócić z pismem, bo tak mi podpowiedziałam, ale widocznie do tą. Jeżeli jest taka gorsza informacja w postaci tu z Dunów, że nie wie lewica, co czyni prawica i są takie, a nie inne ustalenia, to muszę powiedzieć, że przynajmniej w jednej sprawie zbliżamy się do jakiegoś pozytywnego finału, mianowicie w sprawie kanalizacji przy pętli w Dworku Fałęckim, czyli Orzechowa, Jeleniogórska. Po informacjach u pana prezydenta Czmiela, u asystenta, u pani Fedor, dowiedziałem się, że do końca marca ma być ustalona lista rankingowa inwestycji, które zajmie ta inwestycja na tej liście. I pierwszą sprawą, która jest potrzebna, to jest pozwolenie na budowę. W związku z powyższym zadzwoniłem dzisiaj do Wydziału Architektury, podając numer sprawy. Pani inspektor, która prowadzi sprawę wydania pozwolenia na budowę, powiedziała, że są na końcowym etapie i przypuszczalnie do końca tego tygodnia otrzymamy pozwolenie na budowę i ono zostanie natychmiast przekazane do wiadomości prezydenta Czmiela i pani. Oczywiście będziemy zwracać uwagę. To tyle. Proszę bardzo. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś komunikaty? Czy komisje przewidują posiedzenia w sprawie studium? Owszem. Ja mam pierwszą prośbę do radnych o zapoznanie się z tym studium, z tym dokumentem. Ja mam pytanie, czy on jest gdzieś w formie elektronicznej dostępny na BIP-ie? No, nie sprawdzaliśmy. Na BIP-ie nie wiem, mamy płytkę. Znaczy jest płytka, którą, znaczy nie mamy możliwości przekopiowania. Mamy tylko, a czy można wypożyczyć do przekopiowania? Tak, tak. To w takim razie, tak. No możemy to zorganizować. No, przynajmniej nie ma przeszkód, natomiast jest egzemplarz, który można sobie, jest egzemplarz, który jest do dyspozycji, można sobie przekserować i tak dalej, każdy może to przekserować. A tym dniem. Dobrze, ja poproszę pana przewodniczącego o udostępnienie tego celem zrobienia kopii. Natomiast do koleżanek i kolegów radnych z komisji mam prośbę, żeby się z tym dokumentem zapoznali. I teraz moje pytanie jest takie czysto koleżeńskie. Mamy w zasadzie bardzo mało czasu do przygotowania opinii przez komisję. Moje pytanie najpierw do zarządu. Czy na kiedy przewiduje posiedzenie sesji rady celem uchwalenia? My musimy dać do końca stycznia. Przed końcem stycznia. Do 30 stycznia. Do 30 stycznia. No, dlatego ja pytam, do kiedy przewiduje się posiedzenie sesji, żebyśmy my jako komisja mogli się zwołać i coś przygotować. Najpóźniej 30 stycznia. No, żebyśmy mogli się zwołać. Przed 30, do 29. Nie, do 31. My mamy termin obligatoryjny. Do końca stycznia. Do 31. Dlatego wyznaczyłem. No, jeżeli szanowny zarząd pozwoli, ja bym zasugerował ewentualnie,
Proszę bardzo, zawsze. Żebyśmy jednak sesję zrobili nie później niż 29. To jest moja propozycja. Sesja jest ustalona przecież. Ale to jest sesja nadzwyczajna. Musi być sesja nadzwyczajna. Dlatego na... moja propozycja, żeby jednak była nie później niż 29 stycznia. Wtorek. Wtorek. Lepszy wtorek. Ja, jeżeli mogę, proponuję wcześniej, bo jeżeli będzie... Ale komisja musi jeszcze przygotować, a może się okazać, że komisja będzie potrzebowała... Ale że są jakieś uwagi, to potem jest 30, 31 i koniec. Ale zaraz. Może wcześniej 25 zrobicie, by zostawić jeszcze 2-3 dni. Ja bym proponował jednak, że jeżeli jakieś dyskusje, właśnie jakieś dyskusje były, to ewentualnie my mamy dwa terminy komisji żeby przedyskutować na komisji wszelkie, żeby ten materiał już przerobiony. Mieszkańcy, jeżeli chcieliby ewentualnie zgłaszać swoje wnioski, to żeby na komisji to robili, a nie w czasie sesji rady. Tak, żeby ten materiał wypracowany przez komisję na Radzie był już ewentualnie merytorycznie dyskutowany, a nie jak poprzednio. Miało miejsce. Moja propozycja jest taka, zwołać komisję na 21, czyli za tydzień w poniedziałek. I to będzie pierwszy termin. No, 19 najwcześniej. 21, jeżeli się okaże, to będzie za mało czasu. Znaczy, w ogóle mało czasu, bardzo przepraszam. No. Zostali ile? 3 dni? No nie, tydzień. Teraz jest 6 dni do komisji, żeby się zapoznać z materiałem. No i weekend. No, wydaje mi się, że chyba wystarczająco dużo. Potem nam jeszcze ewentualnie zostaje czas, no tydzień, czy tam powiedzmy do piątku 25 na ewentualnie jeszcze dopracowanie jakichś tematów, gdyby było to konieczne. Ale to będziemy widzieli na posiedzeniu komisji, jak prace nad tym tematem są przetrwają. 21, czyli szanowni koleżanki i koledzy, 21 godzina 19, ale z zaznaczeniem, że jeżeli nie wypracujemy albo będzie konieczność przedyskutowania jakichś tematów, będzie drugi termin komisji, tak żebyśmy na 29 mogli podjąć decyzję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, sesja zostanie zwołana w trybie sesji nadzwyczajnej i z uwagi na przedstawione uwagi komisji, ona zostanie wyznaczona w regulaminowym i statutowym trybie. Dziękuję bardzo. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 42. sesję Rady 9.